Zapraszam Ciebie na kolejny odcinek z cyklu Ikony Kina. Witaj! Zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, pragnę wyrazić to, co jest najważniejsze. Przed sobą tutaj mam 5 głównych punktów, które wypisałem i z którymi się teraz z Tobą podzielę. Pierwszym jest to, że kanał powstał z myślą o tych, którzy są zabiegani w świecie dzisiejszym, którzy nie mają czasu na dobre kino i z tym właśnie ta cała koncepcja. Drugie. No przede wszystkim, jeżeli chcesz mnie znaleźć, to poszukaj na Instagramie, YouTube, Facebook. Tutaj oczywiście wpisując Movies Hunters, bądź recenzje filmowe. Dziękuję za wszelkie komentarze. I te dobre, i te złe. Z każdym się liczę i nie usuwam. Pragnę oczywiście Tobie powiedzieć, że jeżeli nadużywasz jakichś złych, magicznych słów, to te zaklęte są i niestety działają niekorzystnie, dlatego YouTube może usunąć Twój komentarz. Pamiętaj o tym. I to by było wszystko, ale jeszcze pragnę Ciebie tutaj zaprosić na kolejny segment filmowy z moim udziałem i z moimi pomysłami na przyszłość, gdzie w tym czasie będzie magicznie, będą podróże w czasie, będzie się wiele dziać. Dlatego jeżeli masz chęć na mój kanał, oglądaj serdecznie. Nie patrz na innych, tylko patrz na to konto Movies Hunters. Może Ciebie zainteresuje. Jeżeli nie, zmień kanał. Trudno. Trzymaj się i zapraszam Ciebie na dzisiejszy odcinek. W dzisiejszych czasach używamy naprzemiennie słów, wklecając je odpowiednio w konstrukcję zdań. Niekiedy sięgamy po prostu po zapożyczenia, aby dane dzieło literackie w pełni zostało skończone. Jednak należy pamiętać, że wedle starego porzekadła słowa mają potężną moc i używanie ich nierozważnie kończy się swoistą klęską. Bywa też i tak, że to, co wypowiedziane, jest ulotne. Czasu nie cofniesz, za to wtedy, kiedy rylcem naniesiesz swą myśl i przelejesz na kartkę, używaj zatem zwrotów rozważnie, bo możesz wpaść w pułapkę, jak jeden z omówionych przeze mnie bohaterów filmowych. Brytyjczyk, emigrujący do Francji, gdzie rządzi pewien nocny klub o zmyślnej nazwie Moulin Rouge. Nadmieńmy, że jest eliteratem, który próbuje zbliżyć się do kobiety marzeń. Zadanie nie będzie łatwe, a sam poeta będzie musiał stworzyć scenariusz, który pozwoli mu przetrwać każdy dzień i wykreować na żywo teatralne przedstawienie. Jak zakończy się finalnie miłość obydwojgu kochanków? Wszystkiego dowiesz się, wybierając zmyślnie zrobiony musical spleciony z samych kultowych przebojów. Bohater przemieszczający się z jednego miejsca na drugie. Słoneczne nadbrzeże, wysokie palmy i szum morza. Prawda, że brzmi pięknie? Kto z nas nie wybrałby się w zawrotną podróż życia? Jednak wszystko, co wydaje się utopią, za sprawą wylewnego hektolitrami trunku, może zostać zniweczone, a dzieło literackie, no właśnie, mogłoby powstać, ale zostanie nieco zachwiane. Pisarz, żyjący z dala od ludzi, będący na co dzień w relacji sam na sam, ponieważ nie potrafi zbudować stałych związków. Wszystkie kończą się jednym wielkim nieporozumieniem. Jedynie nasz bohater upatruje szansę w sztucznej inteligencji, która doskonale rozumie jego potrzeby i zainteresowania. Czy Teodor w tej roli Joaquin Phoenix odnajdzie swoją upragnioną miłość życia i czy tworzenie listów do innych nieznajomych mu osób sprawi radość i satysfakcję w nieco chłodnym, zdystansowanym świecie bijącym od sterylności?
Przekonaj się, zaglądając do lektury filmowej. Życie poety, widziane przez pryzmat czerni i bieli, które wzmaga zarówno u widza, jak i bohatera, poczucie dystansu, chłodnego marazmu, a wszystko nie bez przyczyny, bowiem w zgodzie z panującym ustrojem 1953 roku, gdzie rządzi przecież socjalizm, skrajna obłuda, która uchodzi za wyspę szczęścia. W głównej roli zobaczyć można Pawła Wilczaka, który jako tytułowy pan T próbuje przetrwać każdy dzień i marzy o jednym – unicestwieniu Pałacu Kultury. Autorka wielu piosenek, obracająca się wśród późniejszych wielkich sław. Na imię ma Agnieszka i żadnego wyzwania się nie boi, a wręcz próbuje je sobie bardziej skomplikować, by na upór iść i nie poddawać się ówczesnym trendom. Spotkania wśród malarzy, poetów, filmowców, teatrologów, a nawet muzyków przyczynią się do rozwoju wielu ciekawych idei, które kiełkując wydadzą na świat obfite plony. W celu zgłębienia dalszych informacji zapraszam na grupę Recenzje Filmowe, gdzie można dowiedzieć się wiele ciekawych i interesujących ciekawostek. Dodatkowo zapraszam na stronę Movies Hunters w celu poszerzenia wiedzy z zakresu filmowego.